Witamy serdecznie, jest z nami Tariel z Zandukeri. Witaj, Tariel. Witam, kłaniam się smutno, ale kłaniam się bardzo nisko. No właśnie, byłeś na narożniku Michała i co tam, czego zabrakło? Co tam widziałeś takiego, to był ten cios? On był dość szybki był, prawda? Powiem tak, że walka jeszcze nie zaczęło, tak naprawdę to tak szybko wszystko się stało, ale to mówię, no mały błąd było to, że od razu jak wstawał, no zahaczył przeciwnik po prostu cios, Michał poleciał się na niego i dostał cepa. I za szybko się skończyło, po prostu mówię, no walka bez walki, ale no to, tak to bywa, no. Bo ja mogę jedną największą walkę wspominać, tak naprawdę w historii KSW, gdzie największy fighterzy spotkali Mamet Khalidow i Materla, gdzie tak samo, tak szybko ten cep wszedł. No, tam był moment. Tam był moment, no to tak samo, no walka bez walki tak naprawdę, no to tak czasami bywa, no po prostu tak jest. Wdarło się troszkę rozcięcie, prawda? Tak, Michał ma rozcięcie całkowicie, dostał mocny cios, tak naprawdę, no był konkretny knockout, nie ma co tam gadać, no to wygrał tamten, który wygrał, no. Ja muszę przejść do troszkę takiego smutniejszego tematu. Andrzej Gmitruk zmarł, ty byłeś w jego drużynie, w jego teamie na samym początku, jak jeszcze istniał Boxing Europe. No szkoda, trener legenda, prawda? Tak, trener legenda, jak najbardziej, zgadzam się, powiedziałbym, w Polsce jeden z wybitniejszych trenerów, tak naprawdę, jak chodzi o bokserski. I no, to naprawdę smutno, że no, tak się stało, ale no, mówię, możemy płakać wszystko, ale niestety, no, życie tak jest. Pewnych rzeczy się nie przeskoczy, prawda? Pewnych rzeczy się nie przeskoczy. Wiecie, no, możemy płakać, możemy być smutni i też mi naprawdę bardzo smutno było mi akurat, jak się dowiedziałem o to. Ja żyłem też pewny na dystans z nim na relacjach, bo ja nie jestem człowiekiem pewnych rzeczy coś ukrywać, ale no mówię, też miałem wiele przejść, ale mówię, no sentyment, smutek mam w sercu i smutno mi jest, że już go nie ma. Zmienimy teraz troszkę temat boksersko. Pracujesz z zawodnikami MMA. Jest to dla Ciebie jakaś różnica? Ty jako pięściarz wychwytujesz takie mankamenty, które mogą, mankamenty to może złe słowo, takie rzeczy, które mogą pomagać zawodnikom MMA właśnie w starciach tutaj w klatce? Jak najbardziej. Przede wszystkim ja już ponad 4 lata pracuję z chłopakami z MMA. No i przede wszystkim ja też troszkę doświadczenia mam sparingów z największymi wybitnymi z MMA sportowcami. Teraz nie będę wymieniał imię, nazwisko i tak. Mogli się z tobą zetknąć, a to nie jest przyjemne. Nie, jeden, który w głównej roli będzie dzisiaj wystąpił, trzymam za niego kciuki. Też z nim miałem do czynienia na ringu, tylko że wiadomo, sparing przyjacielski. Też za kogo trzymam kciuki, ten taki, brodacz taki. Nie kojarzę. No ja tego też brodacza nie kojarzę, taki ciemny trochę jak... Mikołaj. Taki Mikołaj, no taki, no. Na pewno nie, no, no. Tariel, ale mówisz, że miałeś okazję stoczyć sparingi z Mamedem, z innymi zawodnikami. Jak ty ich szkolisz, żeby właśnie wyłapać takie największe elementy, najlepsze, które mogliby zastosować w MMA? Bo wiemy, że boks rządzi się swoimi prawami. Ty wiesz doskonale, że to jest inna praca nóg, troszkę inny dystans. Zawodnicy MMA inaczej reagują na takie sprawy. Powiem wam, że już po ilu latach to sam mówię, no sam mam doświadczenia. Sam wiem, co w miarę przede wszystkim pracuję na szybkością, bo MMOcy tak naprawdę nie mówią wszystkim, całym szacunkiem do zawodników, ale jako do bokserów to są sztywne, prawda? Są przewidywalne, co będą robić, bo... O tym mówię, że właśnie jeżeli mówimy o pięściarzach, którzy mieliby walczyć z pięściarzami, no to jest ten. Ale w MMA to ty właśnie możesz pokazać taką drogę, gdzie tak naprawdę czegoś mogą nie wiedzieć, czegoś nie umieć. Mogą się od ciebie naprawdę wiele ciekawych rzeczy nauczyć. Tak, no zgadzam się. Przede wszystkim moi chłopacy troszkę jak na MMA tacy uluzowani walczą, w tym sensie, że mają tą dynamikę, mają luz. Dzisiaj no mówię, no naprawdę smutno, że z Michałem tak szybko się zdarzyło.
ale uwierzycie mi, no dobra, nie tłumaczę się tym, pech, nie pech, bo to największych na świecie zawodników tak się zdarza, bo taki jest sport i to trzeba uszanować, ale myślę, że jakby troszkę tak szybko tego się nie stało, uwierzycie mi, że to było do jednej bramki. Walka by potoczyła się inaczej? Bardzo inaczej, bardzo. Powiem, że tak naprawdę to rywal był naprawdę do spracowania. A jak obstawiasz walkę wieczoru właśnie Mohamed Narkun? Powiem tak, nie chcę, żeby ktoś tak zrozumiał, że ja jestem za Mohamedem i tego nie ukrywam. Przede wszystkim za blisko Mohameda nie znam, ale znam go. Byłem kiedyś u nich nawet w Arachionie w gości. Znam jego trenera Pała Derlacza, którego bardzo szanuję. I mamy jakiś taki normalny trenerski, koleżeński kontakt, prawda, jak się widzimy czy coś. A tamtą stronę nie znam całkowicie, no Narkun wielki... Bliżej ci do teamu Mohameda. Tak, tak, przede wszystkim, że mówię i z nim, jak kiedyś mieliśmy do czynienia i żartami i to, i po prostu to mi jest bliski, tak, no nie kibicuję po to, że tak samo ciemny jest jak ja, tylko chodzi o to, że znam, a tamtego nie znam, no ja zawsze kibicuję tamtych ludzi, do kogo mam serce, kogo znam osobiście, prawda. A to jest fajne, że ty tak odnalazłeś się jako trener, że wiesz, bo skończyłeś swoją karierę z boksem zawodowym, to jest zawsze trudny moment, potrafiłeś się w tym odnaleźć, potrafiłeś stworzyć sobie warunki na to, żeby egzystować w tym sporcie, w którym się spełniasz. Tak, to prawda. Powiem wam, że było taki bardzo smutny moment w moim życiu, gdzie na kolanach padałem i nie wiedziałem, czy iść w lewo, czy iść w prawo, czy co zrobić, prawda? Ale teraz tak samo ja powiem, że ja wstałem, jakoś odnalazłem się w tym życiu i robię to, co kocham. Wiadomo, to czasami wychodzi, czasami nie wychodzi, nie ma co ukrywać, ale... No, takie jest życie. Takie jest całe nasze życie, prawda? I teraz teraz ma właśnie Michalski udowodnić, że życie jak cię złamie, to naprawdę i teraz ma postać. O, z tego padnięcia, który dzisiaj zaliczył, to naprawdę musi postać z tego. Mhm. Bardzo ci, Tariel, dziękuję za te słowa, za to, że miałeś chwilkę, żeby tu wpaść do nas i porozmawiać. No co, trzymamy kciuki za was mocno, żeby się wszystko poukładało, pozbierał się przede wszystkim Michał, tak? Tak, dziękuję bardzo, dziękuję serdecznie tym ludziom, którzy nam wierzą, którzy wierzą Michała, całego teamu, bo to nie jest tylko Tariel Zandukieli, jest inni trenerowie, Mateusz Dubiłowicz, Filip Kopi, którzy my zawsze jesteśmy razem, wspieramy się, jest Art Nox, największy menedżer Michała i mam nadzieję, że wszystko tak będzie dopasowane, że Michał wróci głową do góry i następną walkę ręka do góry będzie. Tego wam życzę, żeby jak najszybciej wrócił i żeby mógł się odbudować. Dzięki wielkie. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam serdecznie.